Witajcie serdecznie na kanale Komin TV. Dawno żeśmy się nie widzieli, więc przejdźmy od razu do szczegółów wcześniej zapowiedzianego konkursu. Mianowicie, należy wymienić imię dla tego fajnego, pluszowego, małego kominiarczyka. Jakieś fajne, kreatywne, śmieszne, zwałowe. Tutaj liczę na Waszą kreatywność oraz poczucie humoru. Żebyśmy się zrozumieli, to Państwo będą jurorami, ponieważ imię i nazwisko tego fajnego małego kominiarza, które zbierze najwięcej łapeczek w górę, wygrywa. Będzie fajna nagroda. Za drugie i trzecie miejsce też przewiduję fajną nagrodę, więc zachęcam do konkursu. Przy okazji łapeczka w górę pod moim kanałem oraz subskrybujcie. Może się uda jakoś jeszcze lepiej rozbudować ten kanał. Co jeszcze chciałbym rzec? Zaczęły się wakacje, więc z tego tytułu życzę Wam szerokości, przyczepności w drodze na wakacje. A gdy wrócicie, a nie mieliście jeszcze kontroli, no to zachęcam do pisania, zadzwonienia. Przejadę! Może coś ciekawego znajdę u Was na kominie i nagramy specjalny odcinek. W międzyczasie przygotowuję też coś takiego jak najśmieszniejsze banały, jakie udaje mi się spotkać w trakcie kontroli. Nie wiem jeszcze w jakim sposobie to zrobię, ale mam kilka ciekawych fotek, rzeczy, których nie idzie odzobaczyć. No ale na mnie będzie śmiesznie. Będzie można popatrzeć i się pośmiać z rzeczy, które tworzą ludzie sami sobie. No nie wiem, kreatywność tych ludzi jest ogromna. Może też ci ludzie wymyślą kreatywne imię i nazwisko dla tego kominiarczyka. Wracając do tematu, przyjrzyjcie się jeszcze raz temu kominiarczykowi. Tak, sam ten kominiarczyk będzie jedną częścią nagrody dla zwycięzcy, tak, trafi on w ręce. Tylko trzeba mu jeszcze wymyślić imię i nazwisko. Bo na razie jest to pan no name, NN. Taki sobie, tutaj gościu, czeka na Was. Tylko nazwijcie go. Będzie fajnie. Nie zostaje mi nic innego, jak jeszcze raz Państwa pozdrowić, życzyć szczęścia, miłego weekendu i do zobaczenia na Waszych dachach. Pozdróweczka, kłaniam się, Wasz ulubiony redaktor Kamil O. Hejka.